Ile myśmy na ten mecz czekali? Od sierpnia chyba, czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Siedem miesięcy, co w kalendarzu piłkarskim w sumie oznacza wieczność. No ale w sumie warto było czekać, tak? Bo w końcu możemy spoglądać w tabelę po prostu patrząc na nią i nie sugerując się tym, że ale pamiętajmy, że mamy jeszcze ten jeden mecz zaległy do rozegrania. Bla, bla, bla. No i przy okazji samo spotkanie nie było najgorsze, tak? Bo mieliśmy aż pięć bramek i było na co popatrzeć. Dzięki czemu mistrz Polski wychodzi w całkiem akuratne dla niego miejsce w tabeli, porównując je oczywiście jeszcze ze startem tej rundy. Ale o tym na końcu tego filmu. Legia Warszawa pokonała na własnym obiekcie Bruk Becik Termaliczkę Nieciecza 4 do 1. I to robiąc to całkiem imponująco, strzelając aż 3 gole pierwszej odsłonie. Chociaż nie oszukujmy się przy okazji, że sam rywal, jeśli chodzi o defensywę, no nie postawił najwyższych warunków. Ale pokonać bądź co bądź niewygodnego dla zespołu ze stolicy rywala i to aż 4 do 1, no to jest to imponujące. A strzelili te bramki świetny i niezawodny w ostatnich spotkaniach Josue. Ponadto dwie bramki strzelił Thomas Pekhardt oraz jedną świeżo upieczony kadrowicz Mateusz Wieteska. Asystentem zresztą przy tym ostatnim wymienionym przeze mnie trafieniu był również Josue, także to podkreśla, jak dobry jest to zawodnik w ostatnich starciach. Ponadto słowa uznania należą się również Johanssonowi, który naprawdę fantastycznie biegał tą prawą stroną boiska i świetnie dogrywał, zresztą też zaliczył asystę. Dobry Sliszcz, bo w środku pola naprawdę nieźle ogarniał, oraz dobry Wszołek, ponieważ też zaliczył asystę. Defensywy nie wyróżnię, ponieważ nie mieli oni zbyt dużo do roboty, no może poza straconym golem w ostatnich minutach tego spotkania, ale tak to no Niecieczanie nie byli naprawdę groźnym rywalem, jeśli chodzi o ofensywę. I czy był to najlepszy mecz Legii w tym sezonie? Myślę, że chyba najlepszy, jeśli chodzi o mecze domowe w tej rundzie. Bo wydaje mi się, że jeszcze mógłby z tym spotkaniem spokojnie konkurować zwycięski wyjazd do Lubina. I to w sumie chyba tyle. No. Jestem ciekawy, jak Legia teraz sobie poradzi, bo naprawdę teraz imponuje pasą cztery ligowe mecze zwycięskie. Plus pucharowy, czyli mamy 5 zwycięskich meczów z rzędu. Więc jestem ciekawy, jak Legia teraz sobie poradzi na papierze z cięższymi rywalami. Bo teraz ten terminarz, jeśli chodzi o Mistrza Polski, będzie wyglądał znacznie gorzej. No, tak się mówi, że gorzej, bo jednak są to zespoły z górnej części tabeli, ale jest to ekstraklasa, także tu może się naprawdę wszystko wydarzyć. A Bruk Becik, no, matuchno. To, co ten zespół prezentował i serwował widzom tego spotkania w defensywie na początku tego meczu, było okrutne. Uwaga, nie boję się mówić prawdy. Publikuję listę dwóch obrońców, którzy popełnili babole na samym początku tego spotkania i przez to Niecieczanie stracili dwie bramki. Więc uwaga, dyktuję. Są to Biedrzycki oraz Domgioni, z czego ten drugi no, w ofensywie kilka minut przed tym babolem, no mógł wystawić Poznarowi genialną piłę na 1 do 1. I w sumie to zrobił, tylko że Poznar strzelił w żyletę zamiast w okienko. No i ofensywa Brookbetu dzisiaj, lekko mówiąc, nie błyszczała. No może oprócz Putivcewa, który oddał pierwszy celny strzał w tym spotkaniu, w ostatniej minucie tego spotkania z rzutu wolnego i trafił do sieci. Trafił do sieci, dzięki czemu Brookbeciarze zdobyli gola na otarcie łez. No ale nie ma co płakać, tak? Tu trzeba wygrywać. Albo chociażby punktować. Jeszcze jest dużo kolejek do końca tego sezonu. Całkiem sporo punktów, kilkadziesiąt wręcz. I tu nie ma co płakać. Tu trzeba grać i walczyć o utrzymanie. Szczególnie, że Niecieczanie i tak zrobili progres na początku tej wiosny względem całej jesieni. Więc jest o co. I wydaje mi się, że jeśli Niecieczanie się zepną, o co będzie naprawdę trudno, nie oszukujmy się, bo jak na razie jest to no, zasłużenie ostatnich zetchów tabeli, to jeśli się zepną, to jeszcze mają szansę gdzieś tam. Nie powiedzieli, mam wrażenie, ostatniego słowa jeszcze. O kurczę, Legia po tym spotkaniu jest już 11 i ma 31 punktów. Kto by się spodziewał? Jest niesamowite. Jednak te mecze zaległe to były mecze zaległe i trzeba było brać je pod uwagę. A Bruk Becik jest ostatni, no i ma 22 punkty na koncie i ta sytuacja tego zespołu, jeśli chodzi o ewentualne wyjście ze strefy spadkowej, nie jest najbardziej kolorowa, bo jednak 5 punktów straty to dużo. Ale dopóki piłka w grze, wiem, że czekaliście, aż wypowiem te słowa, także zapraszam was do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, publikuję zdjęcia, udostępniam posty i ogólnie jest tam rodzinnie. I zapraszam was do posiadania dobrego humoru. Żegnam się z wami na kilka dni, ponieważ dopiero zobaczymy się przy Ekstraklasie. Także no, czys!